Ej, witam bardzo serdecznie. Jest nieprzyzwoicie pięknie na dworze, zgadzam się akurat. Cześć Sebastian, witam. Zgadzam się z tym, że jest ostatnio wyjątkowo bardzo przyjemnie, jeżeli chodzi o pogodę i chciałbym, żeby było tak jak najczęściej. Jedyne co to jeszcze tak ze 2-3 stopnie mniej, bo mam wrażenie, że albo to mój komputer, albo generalnie się grzeje jako tako. Właśnie Sebastian mówi, że odrobina jest za ciepło. A może inną rzecz zerknąć w sumie. To tu będzie? Bo straszliwie denerwuje mnie brak mapy tutaj. A mapa z tego co pamiętam była w jakimś takim miarę oczywistym miejscu. Oczywiste miejsce in question jest tutaj. O, teraz tu lepiej. No dobrze, mapę Siofry wtedy już mamy. Co myśmy zdążyli zrobić ostatnio? Zdążyliśmy pobić ostatnie co to chyba Fortisaxa. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Cześć Luna, hejka. A jeżeli pobiliśmy Fortisaxa, to chcę iść umrzeć od Crucible Knighta. Generalnie dokonałem drobnej zmiany, jeżeli chodzi o mój ekwipunek, której na pewno nie będę żałował już za 5 sekund. Mianowicie pozbyłem się Sorcilla. Cześć Sawik, witam, witam. Mówię, ja się bardzo spodziewam, że ja tej zmiany pożałuję tak szybko, jak to tylko fizycznie możliwe. Zamiast niego przyciąłem sobie Faithful z Canvas Talisman i przez to musiałem też zmienić sobie nasz płaszcz stroje. O Boże. Czemu mówicie o takich okropnych rzeczach? Ale dzięki temu powinienem móc przyjmować zauważalnie więcej obrażeń. Mam teraz 26% redukcji obrażeń, wcześniej miałem bliżej do 12. Dlaczego czasem by się głodna, wychodzę po jedzenie na gosadną i nogi? To brzmi jakbyś była głodna i dlatego masz ciężko z tym, żeby chodzić. Ale co ja się znam. Kolego. Zdrowe obrażenia? Znaczy muszę uważać odrobinę z tymi zdrowymi obrażeniami. Bo zdaję sobie sprawę, że Hilaria wciąż nie może grabować. Ups. A ja w dodatku nie mogę sobie w tej chwili pozwolić na utratę tych. Na utratę. Jak one mają? Runarków. Bo trochę nie wyrabiam. O Boże. Jeżeli chodzi o staminę. Nie, o staminę i o siłę. Bo mam za mało siły. Jezu! Aż ten atak ma... paskudny delay. Może przestanę go podawać i będzie lepiej. Go czy o, w sumie nie jestem pewien. Au. Ja chyba wyczułem w miarę. Czy ja dam radę? O mój Boże. Chyba pierwszy raz się zdarzyło, że ta dwójka tak nie trafiła. O Boże! Z pół obrotu. Dobra. This is fine. This is fine. Żeby aż tego, to mnie spadło mi cukier. To do tego nie wiem. Ani nie jestem ekspertem, ani... nie znam dokładnej sytuacji twojej. Tylko przy dalszym ramię IKS. Zestaw Sibla. No dobrze, to teraz pytanie za 100 punktów. Liptot chyba nic więcej nie mam. Znaczy, mógłbym sobie pozwiedzać trochę Deeptut, ale nie wydaje mi się, żeby tu było cokolwiek godnego uwagi. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Deeptut jest często moim pierwszym źródłem Somberka 7. A Somberka 7 już wcześniej skarnęliśmy. Skąd mamy Somberka 7 w ogóle?
kanału chyba Blindel. Jeżeli mnie pan się myli. Byłem już w kinie. To, prawda? Kino było już przerabiane. Parę znajdziek. Nascent Butterfly. Kolejny filter przedmiot obok tych. Obok. Jak one się nazywają? Arteriolifów. Głupie pytanie, czy dzisiaj będzie malenie? Jeżeli... Powiem tak, jeżeli z jakiegoś przeklętego powodu zrobiłbym wszystko na speedrunie i nigdzie bym się nie wypierdolił, to jest szansa, że zrobię dzisiaj malenie. Czyli malenie dzisiaj najprawdopodobniej nie będzie. Gdyby mi zależało na tym, żeby dobiec dzisiaj do maleni, to bym do niej dobiegł i to wam mogę zagwarantować. Miniaturowa rani... Gdzie Blue Grace? Gdzieś dalej chyba. Tak, już go widzę. Znaczy wiem doskonale po prostu, że tej gry zostało mi jeszcze dość spory kawałek i że to nie jest tak, że mogę sobie powiedzieć, że no dobrze, to mogę już biec do maleni. Jest jednak trochę za daleko. Pogadajmy z miniaturami trzy razy. A skąd takie? Od kilku odcinków już mi mówisz, że mi się upadł, i o dzisiaj zrobił. Powiem więcej, ja dzisiaj mogę powiedzieć dokładnie to samo. Ale ja się nie upieram po prostu, żeby speedrunować do maleni. Od wielka filozofia. To bardziej o to chodzi. Że ja mogę, ale nie chcę. Ja wiem, że widzowie chcą, żebym cierpiał i dlatego chcą, żeby maja nie była jak najszybciej. Znaczy, powiem szczerze, że wydaje mi się, że maja nie będzie moim największym problemem w tym ranie. Wiem, że powiedziałem to i teraz będzie mi to wypominać, jak tylko będę robił maja nie 25 dzień. Ja sobie zdaję z tego schowajmy się na chwilę. Ciekawość, jak ja ją będę ogarniał. Ja sam jeszcze nie wiem, jak ja ją będę ogarniał. To jest najzabawniejsze. No. No to mnie za szybko wyszedłem. Eat. Eat. Na kodę. Eat. No dobrze. Tutaj chyba też jest Sambel 7, jeżeli dobrze pamiętam. Yep, Sambel 7. On ją paruje. Nie ironicznie wygodniej mi parować, ale nie w pierwszej fazie. W drugiej trochę mniej. Dancerki się nie da parować. Tego skojarzę. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że... ten w DS3 nie ma aż tak dużo botów, których się da parować i których się opłaca parować. Lorian to jest właśnie ten, którego łapię w kategorię, że się da, ale się nie opłaca. Bo imo większość jego ataków jest dużo łatwiej po prostu uniknąć, a nie dostaje możliwości riposte. Więc nie widzę powodu, żeby go parować osobiście. Tak samo kogo się jeszcze da sparować? Nie wiem, czy Nemlesaś tak samo nie da sparować. Mój postęp. Ej, what? Mógłbym się, że czytałem, że ten, że jak sparujesz Loriana, to nie możesz go ripostować. DS1 z backstaby. DS1 to chyba jedyna gra, którą zawsze będę kojarzył z tym, że można sobie po prostu na hama przebiec dookoła przeciwnika i go zbackstabować. Nawet jeżeli w innych grach da się zrobić dokładnie samo, to i tak z automatu co dla mnie będzie DS1 mechanika. Get sniped. Get sniped. Zdrowy damage za 5. Chodzę, cześć Marquis. Widzę Dex. O nie! Przepraszam!
Przepraszam, moje kiss, ale to muszę nie jest fajne. Ja je używam głównie jako ten. Jako sposobu na używanie Ancient Lightning Speeda w tej grze. Mam tylko tyle dexa, ile jest absolutnie konieczne, żeby je używać. Jako gunę, o, jak widać. Czy ja mogę jego snajpnąć? Chyba nie. Wydaje mi się, że go nie snajpnę. Unless... Tak, myślałem. Ej! Na kurde. Myślałem, że dadę. O ja nie stakujesz, to ja ciebie stakuję. Jedyne... Co ja zastanawiam się teraz, czy bardziej mi się opłaca używać tego Axe Aidmanu? Bo Axe Aidman teoretycznie zwiększa siłę naładowanych ataków. Nie jestem pewien, czy to liczy też właśnie jakieś te weapon arty, nie weapon arty. Na czasze fory, wiecie o co chodzi. Tak się przekonasz? Chyba nie, bo zadałem plus minus to samo. Czyli wracamy do Faithful Canvas. Doliny Pałacu Ul. No to jest bardzo fajna doń do pionięcia. Gdyby nie to, że idziemy pod Faith, a nie pod Inta. To jest mój odwieczny problem, jeżeli chodzi o tego. O granie pod Inta w Elden Ringu. Że zdecydowana większość fajnych rzeczy jest schowana za questline'em Rani. Po jedno właśnie idę. Jest tutaj w skrzynce i nazywa się Wing of Hustle. Wing of Hustle ma tak świetny Ash of War, Jezu Chryste. Zwłaszcza jeżeli bijemy się z czymś dużym. Tak samo przecież za questline'em Rani jest Dunkmoon Graces, który jest jedną z silniejszych broni Grzejmo. Może niekoniecznie na PvP czy coś, ale tak na casualowe PvE, gdzie nie stakujemy buffów i tak dalej, tylko po prostu chcę sobie przejść grę, to Dunkmoon Graces moim zdaniem jest jedną z silniejszych broni. Choćby dlatego, że podwójnie nakładamy obrażenia, raz z ataku, raz z promienia. Czy to już jest Noxtella? To chyba już jest Noxtella. Noxtella, powiedzmy, że sobie zwiedzę. Nawet jeżeli nie ma to aż tak bardzo... Noxtella jedyne co jest, to kojarzę, że bardzo bym chciał, to Golden Seed tak naprawdę. Ale i tak, nie wiem, jakoś lubię zwiedzać tę lokację. Może dlatego, że jest dość mocno liniowa. Ale i tak lubię ją zwiedzać. Hello. Głównie. Jako swojego neutrala rzucam głównie. To jest skrzynka, right? Nie, to nie jest skrzynka. To jest skrzynka. Zawsze mi się mylą w skrzynie w Noxtelni. O, doskonale dostaliśmy łeb tej czaszkowej mrówy. Dostałem mój epidemiowany bomzada w cyfrze. Nice. To normalnie tak jest, czy akurat tobie się trafiło? Okej, to nie wbuchaj, tak, tutaj była reakcja łańcuchowa. Już pamiętam. Chyba wola. To tym bardziej szanuję. Pamiętam, że raz udało mi się tych przeciwników tak zgarnąć, że dosłownie zabijali się pojedynczo one by one, że tak to ujmę. Oni tutaj niestety nie wybuchną, więc muszę ich zabić normalnie. Aż też poist nie mają, to mam trójkę, mam sól. A właśnie dużo ostatnio słyszałem o jakichś tych. Mógłbym nie umieć.
o jakichś eksperymentach typu dodawanie soli do owoców, że to niby uwydatnia słodycz. Nie próbowałem nigdy, ale nie wykluczam, że to jest rzeczywiście dobre. Ball bearing do summonów. Zastanawiam się, na ile ja się chcę bawić z summonami. Teoretycznie jako mag powinienem, bo... Nie, mam wrażenie, że Elden Ring jest trochę stworzony tak, że jeżeli grasz magiem, to... trochę zmyślał o tym, że będziesz używał summonów. Żeby przynajmniej trochę aggro trzymały. Tak szczerze mówiąc. Hello. Więcej tu nie ma chyba, right? Nie wygląda. Chyba wsadziłem jak sobie ich z kwaskiem. Czy ktoś powiedział o kwasek nowy? O, no momento. Teraz jak mi o tym przypomnieliście. Dobra, tyle starczy. Tyle starczy. Ja na szczęście jestem mądrym człowiekiem i wsypuję sobie parę ziarnek, a nie całą łyżeczkę. Tym jest sójka. Arbus? Kiedy doje mnie? Co masz na myśli, Sevik? Czemu cię popierdoli? Kto ci zrobił krzywdę? In before ja, bo cię szkaluję. To są Snowski. Padał miński pojedzień. Jakie wydarzenie tym razem powiedziało ci, że jest ważniejsze niż to, co chciałeś zrobić? Dla wesołej kuchni. A, fakt, nie, 100 sordów. Letnie kursy. O, no. No to co? A ci jebne! O kurwa, to ma więcej chyba niż myślałem. Dążę? Dążę. Chciałem, żeby było tu coś więcej niż Lazvertide, ale... Ej, że nie będę narzekał. Jakoś bardzo mocno. Ogólnie jest naprawdę fajne, zwłaszcza jak mamy odpowiednio wysoki poziom broni. A czy to była jeszcze jedna kula, czy mi się wydaje? Czy to tylko ta była? Naprawdę tylko to? Myślę, że jeszcze jedna. Pionowy zasięg. I te kule są duże, podejrzewam, że to bardziej tego typu kwestia. A nie, że to ma jakiś ogromny pionowy zasięg. To chyba nic nie było, więc możemy na górę wiec. No tak, w tym myślę, to Noxtella. Nie wiem, za pierwszy raz jak przechodziłem Noxtella, to mi się wydawało, że to jest dużo dłuższa lokacja, a tak naprawdę kiedy się. Kiedy wie się, jak ją przechodzić i kiedy się w niej nie umiera, wiem, że to drugie jest dużo cięższe. To Noxtella jest dość krótka. Trochę jak. Trochę case jak w tym. W DS3 bym powiedział. Czy to była ta ostatnia lokacja? Tej target lock. Aha, doskonale. To co? Mogę się wtoczyć, oczywiście, że zawsze chętnie jesteś widziany. Cześć, Vicky. Ale za bardzo ciągle się w holokiu. Szanuję, szanuję. Jako osoba, która lubi holokier, szanuję. I nie jestem zdania, że jest to gra, której trzeba znać holo, żeby dobrze się bawić. A, ten nie każdy jest wybuchowy, no dobrze. O, na nie wyjechać tylko dlatego, że Shin wchodzi w pysty. Ja wiem, że się nie lubicie, ale nie aż tak. Kolejny sąbel, siódemka. No jest miejsce, w którym się dostaje. Zaskakująco. Dużo sąbelów. O, siódemek, jak te patrzę. Ja nie lubię tylko chyba zigranie Luny. A co jeżeli Luna to odbiera jako atak personalny na nią?
Nie lubisz Chrono Triggera, to nie lubisz mnie, Luna, prawdopodobnie. To są drzwi, przez które się nie przejdzie. Ten mój ulubiony typ, typ. Uff. Tu więcej nic nie było, dobra. Dobra, wtaczam się, zapraszam. Czy to już była jeszcze jedna kulka? Nie wiem, ale jest sobaczek. Disco. O nie. Jak śmiałeś nie zaupdate'ować go wcześniej? Wow. Czy nie możecie po prostu być wobec siebie mili i przyjaźni? Pytanie. Książek tak nie działa. O Boże, to tak działa? XD. XD. Dla tych, którzy nie wiedzą, z czego się śmieję. Dla tych, którzy nie wiedzą, z czego się właśnie śmiałem, to te sylwetki się zmieniają w NPC-ów, z którymi użyłem się jest dużo bardziej ugodliwe. Więc fakt, że mogłem ich tak zesnajpować, jest idiotyczny trochę. Nie no, zdrowe, zbalansowane. Znaczy wiesz, nawet nie chodzi o jakieś tam zdrowe i zbalansowane, tylko po prostu byłem przekonany, że to mi nie pozwoli ich zniszczyć, zanim oni się zmienią. Bo większość zasięgowych broni nie ma aż na tyle zasięgu. To bardziej to mnie dziwiło niż cokolwiek innego. Okej. Okay. Tędy się chyba po kondensie to wychodziło. Ja mam wyjątkowo zadanie do zrobienia na streameczku, więc będę, nie powiem, że mniej obecny, ale po prostu będę ten, jeżeli będziecie słyszeć tłuczenie w klawiaturę w międzyczasie, to wybaczcie. Chłopcy wrócił do domu i dostał starego bojowe zadanie? Nie, ale muszę sklecić, wiesz co, zmieniam auto i muszę... Na tym, w nowym nie mam wejścia na USB, więc muszę sklecić playlistę jakąś sensowną na telefonie, na trasy i zastanawiam się, czy robić ją na Spotify, czy robić ją z plików na telefonie, czy nagrać z 800 deków. Ja zawsze wyznaję taką zasadę, że to zależy, gdzie jadę, bo są takie trasy, gdzie wiem, że kompletnie stracę zasięg. No ale Spotify ma tryb offline, nie? Jak sobie pobierzesz wcześniej playlistę, to powinno prądzić, ale to jest ostatnio zawodne w ostatnich miesiącach, więc myślę, że po prostu zrobię to z rzeczy, które mam pobrane. Aha, ja też nie będę pomógł, zdecydowanie bardziej wolę mieć to gdzieś tam zapisane. O Boże, byłem pewien, że... Nie no, ja mam to samo, przecież jak kupuję fizyki, więc to jest w ogóle wiesz, ostateczne świadectwo tego, ale tak tylko się zastanawiam nad swoimi planami. Gdy mijamy, wiesz, ten zdecydowanie powiedział, że lepsza opcja jest posiadanie tego lokalnie, gdzie nic nie zagrozi tak, temu, że, tak zrobię. Że da się to odpalić. Strzelę sobie po prostu pewnie folder na telefonie oddzielnie na wieczór i tak dalej. W Noxterli już nic więcej nie było, right? Golden Seeda zebrałem, Moon of Noxtella zebrałem. Fingerslayer Blade? Co? Fingerslayer Blade? To w Nocturn, nie w Noxterli. To w Nocturn, tak myślałem. Przecież on jest też w ogóle potrzebny, żeby tego, żeby Fortis tak zabić. Alright. Tak, to jeszcze wyleciało mi jakoś, że jesteśmy po Fortis Akiru. No okej. Okay. Witałeś nawet dzisiaj, że kino już było. Tak, ale to ja jestem bardzo skupiony na... Jestem bardzo obecny umysłowo, generalnie zazwyczaj. Doskonale. Mam 43 notatek do przeczytania na dzisiaj, to czyli dzisiaj powinienem jeszcze ze 20 przeczytać? Jeżeli tylko przeczytać, a nie przeczytać ze zrozumieniem i zapamiętać, czyli przeczytać jakieś 5 razy. A to jest do wykonania po streamie. Ja pamiętam, jak mój znajomy z liceum mi się zwierzył z tego, że jakoś
kiepsko mu poszła matura rozszerzona z angielskiego i nie, w sensie kiepsko mu poszła, że nie dostał setki i wiedział, że ten, że nienawidzę czytania ze zrozumieniem, bo ja czytam bez zrozumienia. Well. Uważam, że to piękne zdanie. Jezu, ile ja tego mam? Ile daję, no? No, no zbierałeś teraz sporo. 5 tysięcy. 50 tysięcy masz? Zdałem sobie sprawę, że to mi nie da dwóch poziomów w tej chwili i zrobiło mi się smutno. Nie da ci? Nie. Następny poziom wymaga 70, więc na 99% nie. Okej, okay, masz 50, ale wiesz, samych tych masz 55, więc... Wiem, czyli muszę mieć 15 pozostałych, ale wolę chyba sobie zachować na jakieś takie momenty, kiedy będę ich rzeczywiście potrzebował. Czy ja chcę dobić 20 siły, żeby mieć na 100% włócznie? Na dawałbym Endurance. A, jak masz do wyboru to Endurance, to tak, to Endurance się wydaje sensowniejsze. Patrzę przy okazji, czy mogę sobie jakoś lepsze zbroje założyć. Mówię, po to zdjęłem Celsila, żeby móc wreszcie odrobinę wytrzymywać. Pizza, tam sobie znowu wpierdolasz pizzę? Na to wychodzi. Takiemu to dobrze, co? Mate. Aha. Chociaż ma powód świętować, więc. To. Ale. Jak to znowu? Mam wrażenie, że to ponadprzeciętnie często wpierdolasz pizzę. No, przynajmniej raz na tydzień. Kiedy ja niby ostatnio jadłem pizzę, czy ty nie byłeś dosłownie tydzień temu na wpierdalaniu pizzy? I za tydzień będzie. No. No. Najpewniej. Bo wiem, że za tydzień będzie... Raz na tydzień to niedużo. Za tydzień będziesz urodzinki i nie będziesz wpierdalać pizzy? Nie byłem ani... Ja też nie kojarzę, żeby w zeszłym tygodniu zrobić pizzę, ale kojarzę, że... W sensie zdziwiłem się, że będziesz urodzinki i nie będziesz o pizzy. Tak? Mam wrażenie, że to jest u was stały punkt programu. No właśnie, to kiedy w takim razie było urodzinki i wpierdalać pizzę? Wtedy co się ja z nim widziałem chyba. Nie pamiętam. Wtedy, a nie wtedy co wracaliśmy od ciebie? Ale tak, to witam. Człowiek, ty jadłeś pizzę po majówce? Jak ten, jak wróciłeś się to... Tak. No ja właśnie myślałem, że to jest jakby wasz rytuał, że wy zawsze wpierdalacie pizzę. Jezu. Czy nie wiem, czy ty widzisz tego? Widzę. On jeszcze nie podszedł. Nie o to mi chodzi. No. Ten Ancient Lightning Spirit tyrakuje dole. Tak, o co chodzi? Ja go dosłownie zabijałem jako nolową. No wiem. Jezu, kurwa chryste. Pojebiemy. Jest Carded Paleski. Dlaczego to jest klucz? Pierwszej? Dobrze pamiętam, czekaj. To jest albo do skrzynki w Rayo Kari, albo ten za Astelem. Chyba do skrzynki w Rayo Kari. Coś tu kurwa wychylać, jeśli chłopcy mogą wpłynąć na siebie i zjadać na... Ja nie wypominam, ja po prostu ostatnio starałem się ograniczać, bo wiem, że każda pizza to dla mnie plus 1,5 kilo. A ja nie bólę, po prostu to jest standardowe śmianie się z tego, że Sevik wpierda tyle, co my z Shinjim razem, to jest chyba standard. Trochę tak. Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że my uważamy, że to jest coś złego i że coś za to warto szkolować. Po prostu bardziej kwestia, że... Nie oszukujmy się. Jestem w szoku, że Sevik to w sobie mieści. Wiesz co, mam ochotę powiedzieć, że jesteś też nieodpowiednią osobą do mówienia tego typu rzeczy. Panie 8 litrów. No ale to jest płyn, a nie... Ale to jest 8 litrów! Ale płyn. Ale 8 litrów! Mate. No właśnie, mate! Co to jest 8 litrów płynu w ciągu dnia? Nie? Ja piję może... To jak 3 wypije, to jest jakiś rekord i święto. I mówisz o 8! Kurwa, ja przynajmniej dwa piję w pracy. Ze mnie się ostatnio dziewczyny w robocie śmiały, że właśnie. Jeśli chodzi. A mi. Dla mnie to nawet nie jest kwestia, że chodzenie odpowiednio często 120 lub nie, ale. Dobra, że.
No, mi się ostatnie dziewczyny w robocie śmiały, że ten, że to wygląda tak, że ja robię sobie herbatę, ona stygnie, wypijam herbatę i w momencie, kiedy odstawiam pusty kubek, to idę wstawić wodę na drugą, więc... A, dobra, tutaj jest jeden z dwóch bossów w grze, których nie chce mi się chwilowo ubijać. Sentinel? Jaki Sentinel? Draconic Sentinel? To Draconic Soldier on ma. Tak, Draconic Soldier. Czy ja sobie nie wypukuję elektrolitów? Nie. Z tym Dragonkinem mam ten problem, że ten, że... Ja kojarzę, jak się podnosi ten jego słup, ale jednocześnie nikt mi się nie chuje, nie chce tego robić. A nie masz Flame Cleanse Me? Mam. A nie chce mi się podnosić słupów. O to mi chodzi. A to cudo ci zadaje obrażenia inne niż szkarlatyna, czy po prostu... Czy tylko szkarlatyna cię bije? Bo nie rozumiem pytania chyba. Jestem za głupi na twoje pytanie. No jak siedzisz w tej... w Forbidden zupce, to ta zupka ci zadaje obrażenia, czy tylko robi ci build up szkarlatyny i tylko szkarlatyna ci bije? Nakłada Scarlet na tyle szybko, że Flame Cleanse mi nie powiedziałbym, że sensownie nadąża. Okej. Zresztą mogę zademonstrować, patrz, rzucam Flame Cleanse mi, wezmę się wyleczę, bo zaraz Fire Gaze i patrz, wchodzę. Czy naprawdę sądzisz, że w trakcie walki z bossem mógłbym sensownie używać Flame Cleanse Me? No, musiałbyś tak co 5 sekund, to jest nieoptymalne. Yep. Jakby, nie mówię, że się nie da, ale... to nie był dźwięk Achika, to był dźwięk tego, że Sevik... Nowego powiadomienia. Tak, generalnie Sevik bodajże przestał grać w grę, bo Marcin, jedno Sega, bo od nich mamy giereczki. Że to niemożliwe, żebym mówił. Jak to jest niemożliwe, jak to robię? Jak było to mi? To, że zalecenia to dwa, nie znaczy, że jest zabronione 8. A, czy ja nienawidzę swojego życia? Chyba nie. Całkiem dziesiąt. Czyli nienawidzę swojego życia, rozumiem? Nie mów tak. Będę mówił, bo wiem, co to jest. Znaczy, no ja też wiem, co tutaj jest i że jest to... bardzo przyjemne miejsce z dużą ilością Kindred of Rot. Nie o to mi chodzi. O co? Tu jest boss. No i jest prosty. Nie mówię o Estelu. Oho? No tak, jak się odwróciłeś, to nagle wspomnienia mnie uderzyły. Wszystko zaskoczyło? Tak. Wydaje mi się, że jest. Znaczy, skoro takie ilości są szkodliwe, to nie powinnaś mi kibicować w takim wypadku? Nie, no chyba aż tak się nienawidzicie. Nie wiem, ty mi powiedz, ja to z mojej strony nic złego nie wynika. Teraz już tu jestem. Daj mi siłę. Bafuj się. Łyknij flachę. Zdobanie tę flachę. Ta dawka płynów na pewno jest, ale na pewno jej nie przekraczam. Wyjdziesz łaskawy? Tak, wyjdziesz. No dobrze. Klęźnie. Popełniam błąd, ale... Ja. On mnie trafił. Kurwa, wiedziałem, że zły los zabiję. Nie, ja widziałem, że zły los zabiję, więc spanikowałem od wina. Tak, ale po prostu jeszcze tak back to back łapie, jak się to wygląda. Potrzebuję cleanse me przez... No dobra, powinno być już od wina bezpiecznie. Ops. Czy optymalna dawka nie powinna się zmieniać w zależności od tego, co robisz? Na przykład jak wchodzę na siłkę, to przecież powinienem pić więcej, bo dużo wypocę w trakcie ćwiczeń.
Za taki się atak skrywię, co robisz, pys? Nie ma takich. Trochę tak. To jest atak, gdzie więcej robi. Tak, dokładnie. To, że może go skombować potem 17 innych rzeczy, to zupełnie inna sprawa. To jest też atak, po którym wiem, co robi przynajmniej ten jeden. Aha, już wchodzi do wypada. O Boże! Ja pierdolę, ale się pływą sobie pomienię. A, zdążyłem. To zaskakujące. Tak, tu mogę naładować nawet. A Boże, nie mam tego. No please. Jestem bezpieczny, on umrze. God fucking bless. Golden Seat, ale biorąc pod uwagę co i jak, to i tak wolę się cofnąć do tego. Do Grace'a. Cześć, Ted, witam. Się skupiłem na tym, na walce z bossem i nie miałem okazji czatu czytać. A ja właśnie wrzucam 7000 piosenek Abby na playlistę. So I made up my mind, this must come to an end. O, oh. Nie, ja sam podam. Kocham Abby. Ja poszczególne utwory, nie każde. No wiadomo, że nie znaczy, uniwersalnie, ale znaczy w sumie dużą ilość. No właśnie chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że poszczególne to takie mam dużo się, kiedy u mnie to jest bardziej, że nie lubię wybranych utworów. No mniej więcej, znaczy tak samo. A chyba dłużej się nie da opóźnić tego ataku? Daj ulubionego, z ciekawości. Aha. Teraz jak się nie pytasz, to ciężko mi wymyślić najgorzej. No bo ja zawsze jak się z czymś pokrywamy, ze słuchaniem czegoś się pokrywamy, to zawsze cię pytam o ulubioną rzecz i zawsze masz problem. Ja mam tak samo. A to prawda. Przy czym u mnie też kwestia też naprawdę dawno nie trwa i mam wrażenie, że część utworów ten po prostu nie pamiętam tytułu. Gdybym miał tak na szybko z głowy w miejscu albo The Winner Takes to Fernando. O, The Winner Takes It to szczególnie, szczególnie bardzo, bardzo lubię. Chociaż nie jest to mój numer jeden, ale bardzo lubię. Jestem. Astel nie miał Grace'a, skurwysyn pierdolony. Miał Stake'a. Stake'a, więc po prostu się zastanawiałem, czy może się zmieszczę, żeby jeszcze sobie fachy łyknąć. Ja jestem gigafanem Eagle. A to nie kojarzę chyba nawet. To jest cudowny. Prime Green Instinct, plus. Ja nie zdążę tego rzucić na wejście, prawda? Czego, Gunę? Nie, na Gunę od zasięgu nie będę miał. No właśnie, o, wiedziałem! Okej, zdążyłem. O, nice. Kurwa jebana. Okej, teraz pośmiejmy się. Ile możemy mu zadać Fortifact Lightning Speed? Za mało. Nie dużo po podziemi leci, on ma głowę w powietrzu. Nie, no pa. Decent. Jeżeli zignorujemy to, ile trwa i że przez to zostałem gapnięty. No tak, ale obrażenia są decent. Chociaż podejrzewam, że twoje gane zada mu podobne obrażenia w połowę tego czasu i... O, pierdolisz. Mogę. Weather, o Boże. Ok, jestem pod zasięgiem, ja dalej mu gane. Chyba, rączkę właśnie też mi tak, o kurwa, też na się. Ja. Yep. No oczywiście, nigdy tego nie przeduję. Przynajmniej to nie jest ten grab, który spełnuje 7000 to? Steli. Dobra. Potrzebuje nie, się. Nie on go ma. O tak. Wing of Pastela.
Właśnie 180 WF. Znacznie. Zdałem sobie sprawę, jak okropną rzeczą jest ten. Jak okropną rzeczą jest włócznia na bossu typu Arcel. Co to znaczy? Nie, mam wrażenie zawsze, że pchnięciami mi się dużo ciężej trafia na bossów tego typu, którym chcesz na przykład konkretnie w łeb trafiać. Tak samo mam problem ze smokami, mam wrażenie. Gane dobrze trafuje. Gane tak, ale jeżeli chcesz myśleć w kategoriach, nie, że nie będę spamował L2, nie będę robił L2-ring. Chciałem w takim razie zapytać, dlaczego masz te branie w ręku, ale podejrzewam, że nie tej odpowiedzi szukam. O, ja chyba jestem Alty. Chyba nie. Aczkolwiek ktoś czuje, że resztę walki spędzę pod tą jebaną ścianą z niewyjaśnionych przyczyn. Tak, to tak dalej. Ty tak głupi. Tak, jest tak głupie. On będzie diabą. Czołg tak, nie, tego chyba nie. Jeszcze nie, bitka. No następnego. Nie mam już many. Okay, man. O nie, trzeba wejść w melee zasięg, tylko nie to. Tak, okay, zdążyłem. Dzięki Bogu. The members of the Naturalborn. Czy ja mogę przejść przez tamte wrota? Czy one wymagają tego kluczyka zarąbanego? Nie wiem. Bardzo lubię tytuł tego bossa. W sensie Naturalborn of the Void brzmi całkiem surowo. Jeśli nie zejdzie na zaburzenie ektoitowe, to nasza prośba o pozwolenie w przyjęcie sekcji z Vox jakiejś nieokreślonej przyszłości. Pardon, mam telefon, droga. Aha. Halo, naczelne stowarzyszenie hejterstwa dzwoni? Idę zobaczyć, czy te drzwi nie przepuszczą. Jak tak, to wchodzę na górę, jak nie, to idę tam, gdzie trzeba przejść. Bo nie jestem pewien, czy nie potrzebuję kluczyka z Rairukari. Yep. Więc i tak się muszę tepnąć, jak to się muszę tepnąć. Tutaj, denala. Właśnie coś widziałem i zastanawiałem się trochę, czy się nie skusić. A to jest na razie w kategoriach, że myślę nad tym, a nie jakoś mi zależy. Dunk Moon Ring i możemy się cofać z powrotem do Astella. Astella. Samo pośladanie pieśnienia wprawia, że to się otwiera tak swoją drogą. Ile ich potrzeba? Ładnie się to na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że 6 by mi wystarczyło, ale... Tak, zdecydowanie by mi wystarczyło. Ale już kij w tym. Czy ja mogę teraz założyć coś cięższego, na przykład do jakiegoś sygla? Nie. Może chyba jakiś lepszy? Tak, mogę. Zaskoczę. Przy okazji będę miał stylowe. Po to daję węgielę, żeby nosić odrobinę cięższy sprzęt. Zaczynam wchodzić na ten etap, gdzie moim zdaniem redukcja obrażeń zaczyna mieć sensowne znaczenie. Nie to na początku. Plus 10 do Rizu. Może trochę. Ogólnie zawsze lubiłem te hełmy, które mają jakieś pieropusze właśnie, czy coś w tym deseń. Tak samo jak hełm Dragon Slayera w LDS3. Ten, który bodajże... Nie pamiętam, czy oni... Nigdy nie pamiętam, czy oni go w końcu dodali w DLC-ku dopiero, czy on był spaczowany, żeby miał tę kitkę. No dobra, Moonlight Altar. Oh boy, czas na najzabawniejszego bossa w historii bossów. And I want to fucking die. Nie znoszę walczyć za dulą. Wiecie co? Powiem wam, nawet jak bardzo nie znoszę walczyć za dulą. Setem Stajny był Great Game, Setem Mare był w Night City. Właśnie, nie wiem czemu wydawało mi się, że ten, że... Ten set dopiero po jakimś czasie miał dodany kitkę.
I możliwe, że on miał po jakimś czasie dopiero dawno jakiś fajny damage, by the way. Dobra. Co robisz, Adola? Muszę cię widzieć, co robisz. Bo mnie popływ. Oho. Out. Muszę uważać, bo przynajmniej teraz, jak walczyłem z Adolą w swojej historii, opływa. Skałka. Tak, kurde. Myślałem, że się chowam. Nie schowałem się wystarczająco dobrze. Jestem, poszło zadziwiająco szybko. No, jest na dobrej drodze, żeby Adola też no, zadziwiająco szybko skończył. Jak jeszcze raz będzie używał jebanego Adola Moonblade'a. Atak, którego absolutnie kurwa nienawidzę do unikania. O tak, łucznie. Trochę kwestionuję, że walczysz z nim na koniu. Ja trochę też kwestionuję i zaraz odmienię. Przecież jak siądziesz, to po prostu właśnie. Rzucasz sobie ganę. Dotrafisz w główkę, to jest fajnie. Jak dotrafisz gdzie indziej, to jest trochę mniej fajnie, ale wciąż fajnie. Idę. A no, case in point. Takie tam 1300. Jestem pod zasięgiem? Nie. Musiałem biegać. Dobrze, to robię. Gunę! A to będzie ten Moonblade. Nie. Mm-hmm. Yep. Nie nauczę się tego unikać. I swear. A ty dole. To jest mam wrażenie, że... Ty, myślałem, że liczysz na to, że cię skałki zapłoną. O ja pierdolę. Ubiorzu dużo. Bo ja częściowo liczę, ale jednocześnie doluję. I ani to mi nie pomogło, to jest ten problem. Ale tyle. Nie zdążę. Jakbyś... Teraz a, bo nie miałeś many, więc chciałem powiedzieć, że jakbyś... O, to jest ciekawe. No dobrze. Nice. Yes. To tak dobrze trakuje! What the heck? A mi z tej perspektywy... Znaczy ogólnie moim zdaniem smoki w tym... W te... Znaczy w Elden Ringu przypominają trochę Midila. Midil jest ładniejszy znacznie. Ja bardzo, to, bardzo to lubię. Prawda, to prawda, ale teraz jak myślę, do którego ze smoków w historii Soulsów miałbym porównać, to wydaje mi się, że większość smoków jest tych Elden Ringowych jest najbardziej do Midilem jest to podobne. Nie no, to też. Ale... To bardziej w tę stronę, że wiesz, że to nie jest tak, że one rzeczywiście są... prawie identyczne, tylko jak mam wybór, no to są midirleki. To się zgadza. Midir po prostu jest piękny. Ten model jest tak... po prostu tak majestatyczny. Wielbiam. Mam 72, czyli pewnie potrzebuję... sobie przetnie. Dobra. Jak ja wyglądam z statami? Dam sobie po jednym na przemian teraz Vigor i w Endurance, aż będę miał 50 Vigoru, 20 Endurance, potem będę ładował w ofensywny dalej. Wydaje mi się, że to brzmi rozsądnie. Zobaczę przy okazji... może jakby... chemo zmieniło, nie chce mi się aż tak kombinować. Anyway, jeżeli ktoś potrzebuje kupować marionetki u... naszego wspaniałego kolegi z Tylowica, to tu jest idealne miejsce na Starlight Shardy, bo znajdujemy ich tu z 10. Esok mi się zaczyna psać, ale połowa butli jeszcze została, muszę wypić. O nie. Jak zapach z butelki jest inny niż jest zazwyczaj, to sugeruję wywalić, a nie pić. O, ja sobie mi przypomina. Pamiętam, jak byłem po COVID-zie i sok jabłkowy jak dla mnie w ogóle nie miał smaku, praktycznie. Czułem, że to jest praktycznie jak woda. Co, były jakieś 2 tygodnie po terminie? Nie. Po tym jakoś, jak już mi smak wrócił i tak dalej, to wziąłem sobie wypiłem tego soku i... Kurwa, ale to właśnie ja pierdolę! I się zastanawiam, jak ja wtedy mogłem tego nie czuć. To bardziej o to chodzi. Okej. Okay. No dobra, questa i na nie przerobione. Mam bardzo duży problem zawsze, jak robię playlisty na jakieś wyjazdy, co wrzucić z miliona tworów, które mam na kompie. Tym bardziej, żeby to nie było na tyle ofensywne, żeby wiesz, żeby nie przeszkadzało wreszcie jadących. Aha. Bo
to, że sobie coś wybiorę, no to wiadomo, nie problem, ale... No tak, 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 tak. Ale... Bo ja sobie przygotuję szeroki katalog, ale żeby podopasowywać też pod... pod jadących, żeby nie było dla nich coś niekomfortowego, to też jest trudniej. A czy to w tych ruinach była jakaś dziura, do której się wchodziło? Chyba była i nigdy nie pamiętam, gdzie... Błagam, powiecie, że ludzie co mili dostały wiadomości. Okej, dziękuję, dziękuję. I to... co to było? Coś dla magów chyba. Z bólem serca nie mogę wrzucić... O, nice. Z bólem serca nie mogę wrzucić strajwowych rzeczy. Czy ja chcę wiedzieć, jakie muzyki z Hashkroini mogliby uznać za niekomfortowo? Ja bym powiedział, że w moim pasku to była jakaś połowa moich japońskich utworów. No właśnie mówię, strajwowych rzeczy, na przykład niekomfortową pod tym względem, że jadę teraz, wiozę dziadków na wycieczkę i no nie będę ich, nie będę przecież tam metalu wrzucał na playlistę. Nie? Ale się podę. Nie, nie. No ale spoko, czym się tutaj, jeżeli dobrze rozumiem, to mimo jego personowania dalej. Based. Czy na tym płaskowyżu, chuj wie, jak to nazwać, jest coś jeszcze oprócz najlepszego samona w grze? Nie wiem, ale jest to najlepszy samon w grze, to prawda? Bo wydaje mi się, że ten, że poza tym to już nic tu nie znajdę. Takich rzeczy, które mogłyby mnie interesować, bo wiem, że są rzeczy, które mnie nie interesują. Jestem kurwa gruby. Cel. Jestem kurwa gruby, life is best. To jest bardzo Civic Core wiadomość. Ale kurwa, zaraz YOLO zrobię. Ale to będzie kurwa głupie i nierozsądne i pożałuję. Wyjmiesz ganę na Alekto? Gorzej. Będziesz ją parować? Nie. No, but... O ile... Ty, jej nic nie bijesz. Yep. Ja pamiętam, że ja też miałem, byłem w takim... Ile tak? Okay. Ja pamiętam, że ja też byłem w gigantycznym szoku, jak przyszedłem na... Przyszedłem tutaj od razu po Astelu i tak się spotkałem z tym, że wchodzę do Alekto, nic jej nie bije. O? Jezu. Parowanie jest zaskakująco łatwe przez to, jak wyglądają animacje TBH. I ja po prostu nigdy nie próbowałem i dlatego jestem pod takim wrażeniem. A inna sprawa, że ogólnie mam wrażenie, że parowanie w Elden Ringu jest relatywnie proste. Jest łatwiejsze niż w DS3, mam wrażenie. Prawda. Idealny timing. Tak. Au! O Jezu, to by mnie tam biło! Nawet nie blisko. Tak. Not even close. To jest grabiszcza. A, ona nie zawsze... Mam wrażenie, że za dużo z nią walczyłem jakoś cięższą bronią. Bo byłem przekonany, że ją tak czy siak zestagieruję, jak ją zaatakuję. Ale co? Akurat. Tego ataku mogę nie chcieć. O! Au! Nie zdążyłem przerwować. Ta, to było też moje doświadczenie z Alekto, że jak dostałem tym atakiem, to okay. Ah, hell. Okej, okay, ja jeszcze raz. Ja już pamiętam, jak robiłem z tym atakiem. Odbiegałem od niego. Tak, ja tak samo miałem. Tylko zapomniałem o tym kompletnie, że tak to robiłem. Muszę na arka używać. Moje pierwsze podejście wyglądały dokładnie tak samo. Najgorsze jest to, że ja teraz muszę albo użyć na arka, albo założyć tego Sosila z potem. Czemu musisz użyć lunarka? Mam 22 siły z tym. A włócznia wymaga 20. Czym jest ten spas? Witamy w świecie Elden Ringa, I guess. Not really. Jest dużo bossów, o których bym mógł pierwszy spazować. Malikef i tak itd. Malikef, no. Malikef też mi przyszedł do głowy od razu. Ops. Ale mam wrażenie, że to jest wyjątek od reguły. Morgoth. Aha. Morgoth ma ten jeden atak. Ma ten jeden 27-hitowy kombo.
No tak, ale on jest. On to robi tylko raz. Nigdy. Nawet nie blisko. Tak. No to robi tylko raz, więc aż tak. Nie. On to może w kilka razy na walkę zrobić. On to może zrobić po zmianie fazy. Więcej niż tylko po zmianie fazy? Tak. Really? Okej. Okay. Nie zdarzyło mi się w takim razie. No. A ja zawsze mi się wydaje, że ten. Ups. Pierwszy mecze? Tak. Nie, Falcon, nie byłem złapany w ataku. A. Wiesz co, stwierdzam, że robię drobne zmiany. Mhm. I zakładam Sorcilla teraz, żeby nie zużywać nerków jak pojebany. Ma sens. Leczymy się ona. Udanej nauki. Ah, hell. Bye. Bo mam wrażenie, że tak to trochę za dużo nerków tutaj zużyję. A ten, a tych statystyk nie magicznych nie potrzebuję w tej chwili. Ono. Nie mogę wrzucić na playlistę samochodową jednego z moich ulubionych numerów Depeche Mode, bo on się zaczyna taką dopierdoloną syreną alarmową, a jak prowadzę samochód, to jednak wolę tego uniknąć. Domyślam się. A bardzo go kocham, mimo... Miałem okazję go słyszeć nawet po prostu, bo to było cudowne doświadczenie. Głona nie zdaje tyle, ile bym chciał. To prawda. Ja tam 720 widziałem. O kurwa, z Sorcillem też dostaje zauważanie więcej? Yep. Z Sorcillem ten atak Destined Defowy, chyba ten, chyba cię one-shotuje. Nie. W sensie, zanim zdążysz się napić, to... Gdybym nie downął, to bym zdążył łyknąć. A jesteś w stanie... W sensie, możesz sobie pozwolić nie rolnąć? Rolnąłem tutaj dwa razy, to miałem na myśli. A, okej, okay, czyli roll i flaszka jest wykonalne. Tak, znaczy pewnie dwie, okay. Pewnie dwie flaszki. Po tego widać chyba bardzo wyraźnie, dlaczego chciałem zdjąć Sorcilla na ten etap gry już. Bo różnica w przyjmowanych obrażeniach jest idiotyczna. Dlatego spora. Dlatego ludzie od pewnego momentu mówią, zdejmij tego jebanego Sorcilla i mają absolutnie rację. Muszę z powrotem nauczyć skalować. Rodzinka będzie miała przejebane, ale będę dar mordę. Jak będziemy jechać, chyba nic. Mam wrażenie, że jak ona wyskakuje w powietrze, to po prostu muszę odbiegać. Jak tak, jak robi ten Destiny defowy skok, to na pewno. Znaczy właśnie wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa muszę to robić niezależnie od tego, który robi. A ona nie zaczyna świecić zanim skoczy? Chyba nie. O, okej, okay. A to nie. O, to jest bardzo intensywne DS3 Lord Ignite Moment. Że jak jeden atak zablokujesz, to drugi możesz parować. To jest Gwyn Moment. Przecież to jest strategia na Gwyna, że blokujesz pierwsze cięcie, parujesz drugie. O, dobra. Znaczy nie wiem, ja zawsze powiem szczerze, ja z Gwynem w ogóle miałem dużo inny mem, bo ja mu prowokowałem zawsze ten atak, co on w wyskoku go robi. I to parowałeś? Tak. To mi się paruje najtrudniej. Ups. Ze wszystkich muszę ataków Gwyna ten mi się paruje najtrudniej. Au. Boże. Nie idzie. Powiem szczerze. Próbujesz, czy zostawiasz na... Nie, popróbuję jeszcze chwilę. Okej. Mam wrażenie, że moje ostatnie podejście do Lek to były dużo przyjemniejsze, o tyle, że jak się ma ciężką broń, to ona stagieruje po prostu przy każdym ataku. Więc tak. Więc jak do ciebie podbiega, to po prostu wciskasz L1 i ona nic ci nie robi. Wtedy jedyne, czym się martwisz, to ten Destiny Death Attack. Ale zazwyczaj jak masz ciężko broń, to masz też na tyle dużo staminy, że możesz sobie pozwolić na jakieś tam handlowanie obrażeniami. Tak, na wymianę ciosów. O lala. Jak w ogóle możesz pytać? Bo trochę memicznie to wychodzi. Przy czym też nie będę kłamał, że trochę mało dostaję.
No, bijesz jej bardzo mało. Ale mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia tego, że raz, że ona jest tankowata, a dwa, że jesteśmy tutaj trochę wcześniej niż powinniśmy być. Nawet nie jestem pewien, czy dużo wcześniej TBH. Oj. Spróbuję poudawać, że mam tarczę. I to bynajmniej nie do tego, nie do... No zaczyna się świecić przed skokiem, czyli możesz to wyczuwać w ten sposób. Wydaje mi się, że jeżeli będę używał tarczy do tego, do czego używać tarczy, czyli do blokowania, to ta walka będzie dużo prostsza. Pewnie tak. To mi przypomina, że ja przecież mogę atakować za tarczy. O! Nawet nie wiedziałem, że może tak tarczy przebijać. Jadłeś, o kurwa. Dzięki Bogu, że nie ma tej posty. No, nie mogę rzucić tego gleja. A, witness of Wrath'a? Ops. Au. Bardzo lubię to, jak zanimowana jest... Ale to się tam... O Boże! Nie wpadło mi te pedy. O. Unlucky timing. U Jezu. O. Jestem martwy. Dobra, nie? Czy w Fultanie dostajesz więcej obrażeń, jak cię uderzą w głowę? Chyba tak, bo jest ten. Jest talizman, który sprawia, że dostajesz mi... Znaczy to jest chyba, że negate bonus damage from headshot, albo kwestia. Okej, bo tak to wyglądało, w sensie, że to jej cięcie cię uderzyło w głowę i dostałeś strasznie dużo. Dobra, muszę zacząć cię ubić, bo się robi kurwa niedorzeczne. Nie pamiętam, że dużo na nim spędziłem. No, dłuższą chwilę. Myślę, że około pół godzinki mówiłem. W moim pierwszym przejściu. Ja mówię, ja mam wrażenie, że bardzo próbuję z tym parowaniem tutaj kombinować. I idę. Głupie pytanie. Decent. Znaczy do myśli... Ten startup jest długi. Ale możesz ją karać w sumie za skoki. Znaczy mogę też po prostu chyba... Space'ować? Zastanawiam się... O, dobrze. That's fine. Zastanawiam się, czy jej można madness nałożyć. A nie przed jej raz? Chyba nie. Miała taką jakąś dziwaczną animację. O, ciekawe. Wydawało mi się, że to jest animacja. To jak się chwiała na boczki na końcu. Nie wiem, ale muszę uważać, bo zaraz mi się mana skończy. Znaczy mana, madness mi się nadaje, tak chciałem powiedzieć. Au. Paskudny gol. Muszę od biedki się wyleczyć, ale ona mi nie da. Ona mi nie da, to jest definicja tej walki, to Twitter. Trochę. Jak większość tych Black Knight Assassinów. Ona ma praktycznie moveset Black Knight Assassin plus te Destiny Death ataki, więc... Tak. Ja bardzo lubię, jak oni są zanimowani. Strasznie mi się podobają na przykład te cięcia, co ona za pleców robi. To jest bardzo, bardzo dobrze zanimowane. Te spazowate skoki są trochę goofy, ale inne rzeczy wynagradzają. To dotka bije rozsądnie. No, jest to boss jeden z wyższych HP w grze, imo. Czy w tej walce da się wypaść, bo nie pamiętam. Chyba się da. Czy co? Da się wypaść.
tam na tamtej krawędzi? A nie wiem, że... Nie chcę tego sprawdzać. Jest tam dużo plam, więc może tak być. A, to nie jest taka doba. Tym razem. Zwracające. A, to jest darmowy Black Flame. To jest darmowy Havik. To jest też darmowy Havik. Bonk. To jest darmowy Black Flame. Ops, nie akurę. Myślałem, że zacznie biec. Ja zacznę biec. Ach. To jest darmowy Black Flame? Tak. Nice. Tutaj mogę chyba. Ej, pojedę. Na Black Knight i umiera. Albo i tak, chujezo. Upłem się. Black Knight pisze. I jakieś 90-80 cent. Nice, gratuluję. Szybko poszło. Jak sobie przypomniałem, że by z tym bossem nie bić się na jej warunkach, to było znacznie. Tutaj chyba już więcej nic nie ma. Przynajmniej takiego godnego uwagi. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że już nic tu nie ma. Przepraszam, ale nie słyszałem pytania, bo przez sekundkę szukałem utworu w soundtracku FF5. A już na tym płaskowyżu chyba już nic nie ma, tak mi się wydaje. Chyba nie. No dobrze. Szukałem przez chwilę tego motywu biblioteki z FF5. Aha. Bo bardzo go lubię. Jest bardzo przyjemny dla ucha. Ja mogę Godfrey ikonę do tego, do ładowanego gunę. Teraz ja zapominam o tym. Jestem ciekaw, czy to działa na... Ale nie to działa, czy miałoby nie. Ale jestem sam skills, więc powinno. Mhm. Znaczy, to na pewno działa na weapon arty, tylko nie wiem, czy konkretnie na tego. Czy on się liczy jako ładowany w tym sensie? Chyba tak, bo masz Inaczej, mogę przytrzymać L2, żeby on miał większe zasięgi i wyższe obrażenia. Więc to się liczy, to się liczy. Więc nie widzę powodu, żeby się nie liczyło. Tak. To się liczy. Nie wydałem poziomu, ale zrobię to na wejście do katakumb, do której jadę. Robię teraz taki lekki round up rzeczy, które mogę sobie zrobić, zanim pójdę dalej. O, 7000 rzeczy z F6 mogę wrzucić, let's fucking go. I mognie jest jedną z rzeczy, które chcę zrobić przed pójściem dalej, żeby nie było. Jedyne, co mógłbym chcieć u Moga, to skoczyć po plus 10, a i to nie wiem, czy mi zależy. Nie chcesz mieć wymaksowanego gana? Właśnie zastanawiam się, czy chcę mieć w tym momencie. Ja bym korzystał. Wiesz, co jest najgorsze, że ja doskonale wiem, że jeżeli pójdę po plus 10, to kraj jest tu przed Mogiem. No. To będziesz chciał zrobić Moga od razu. Jest takie, wypróbuję. Tylko musiałbym flaszkę zmienić od razu. A na szczęście kontra nihil już mam. Kontra nihil. Anyway, nienawidzę tej lokacji, Jezu Chryste. To są te katakomby, no tak. Yep. Też nie lubię w takim razie. To są tyle śmieszne katakomby, że przynajmniej w teorii możesz sobie tutaj przyjść na zasadzie, a dobra, poławczę sobie chwilę, nie dadzą mi runy. Tak, pieniądze same się robią. Ale to dosłownie, jeżeli tylko komuś zależy na runach w niekoniecznie efektywnym czasie. Bo tutaj na wejście przeciwnicy sami siebie nawzajem biją. Przy czym to, że sami siebie nawzajem biją, też nie jest oczywiste, tak jak widać na załączonym. Tu się przeskakiwało. Tam na dół się jeszcze nie schodziło chyba. Nie, to się szło. No dobrze. W ogóle to... Rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że muzyka wypowiada. No. Take na dziś to jest to, że Belfokego zjadała Unwing Angel bez popity. Czy ja zdążę? No, owa jest najbardziej overrated motywem. Nie, jest,
Nie, najbardziej, najbardziej na pewno nie, ale nie ma jest overrated. Jest ikoniczna i epokowa, to na pewno. Dobra, ja nie mogę używać na tego Popagunę. Chyba nie, ale nie jest to mój ulubiony utwór. A, to nie był Baksap? To nawet nie jest mój ulubiony utwór 7. Ops. Ej, nie będziemy padawać tarczy może? Powiedziałem coś? Pierdolaj? Nie, to ile on ich daje? Dużo. Odpalenie sobie Otis na chwilę i mam dalej swoją postać, więc nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia, co się u mnie stało. Mówię, no chłopaki też mają swoje postacie normalnie, więc to u mnie coś się musiało rozpiedzielić kompletnie. Co, straciłeś progres w piratach? Ta, cały. A trochę go miałem. Jezus. Próbowałem się logować na oba swoje konta i na żaden z nich nie. Bo tak sobie przypomniałem, że przecież ja miałem jakieś tam stare konto Game Passowe, jak się na piraty wbijałem. I myślałem, że to jest może tego typu kwestia. Ale nie, nie, nie. Otóż niestety nie to razu. Też mi jest tego powodu smutno i przykro, ale au. Ups. Ale też czuję, że jak ten... Jak już odblokuję sobie przejście, to się cofnę do Grace'a. Bo zdecydowanie za dużo tutaj dożywam. Nie dziwię się. A, goddammit. On mnie może dożywać. Idę. Muszę wyknąć flachę. Drugą flachę. Ops. Dla bezpieczeństwa flacha. Ponieważ bym chciał potem pogadać? Pewnie tak. Trochę nie wiem, czy mi aż tak bardzo zależy, szczerze mówiąc. No, nie zaszkodzi, jakbyś kiedyś chciał wrócić na dłużej. Ale teraz to... Nie zaszkodzi mieć. Teraz teoretycznie chyba planujemy wracać na dłużej. O. Z tym bardziej. A gdzie to był? Cześć, Aki. Super. Dobra, widzę, że główny tutaj nie zdaje egzaminu. Czyli Jesus, czemu tutaj wszystko tyle zada? Ja pierdolę. W takim tempie to ja... O, ja pierdolę. Idę. W takim tempie to ja nie dojdę do bossa na tych flaszkach, które mam. Just a bit of banter. Au. On go naleje, bijesz im troszkę mniej niż się spodziewałem. Ja pierdolę i tu jest jeszcze więcej. No dobrze, jestem w dół. Ja pierdolę. A jeszcze jestem kurwa w dupie. Ale oni cię tam hejcą. No dobrze. Dobrze. No, nie chciałem tego drugiego trafić. No, bij mnie. Fight me. Skurzy synu. No, jego nie stagaduje. A, on będzie rzucał teraz. No, dobrze. Bye bye. Czy ja teraz muszę wracać przez tę szkarlatynę? Chyba. God bless szkarlatynę. To się nagle wchodziło, right? Right, right, right.
Nie ukrywam, że trochę się boję w tej chwili, bo mam relatywnie zero flaszek. Nie wiem, czemu powiedziałem, że mam relatywnie zero. Relatywnie zero. Jest ciekawe określenie. To jest bardzo ciekawe określenie. I mówię, sam kwestionuję, że go użyłem. O Boże, on będzie mnie strzelał. Czy ja go mogę... Chyba nie. Gdzie tutaj była dźwignia? To jest pytanie. Była nie tam, gdzie chciałbym. Jest po 19, czy zająłem sobie chłodnie, aby się teraz ciepłej. No rajdusz. Powiem szczerze, że wczoraj była dla mnie idealna pogoda trochę. Tak nie za ciepło, nie za zimno. Czy jak tu spadnę, to coś złego mi się stanie? Chyba tak. Nie idźmy tam na razie. U mnie miała być burza. To ciekawe, bo u mnie nie miało być burza, daleko nie mamy. Przynajmniej przypomnę sobie, żeby zapowiadać jej tutaj burzę. No jest więcej tych małych główien. Nie da chyba da. No boże, tak wiem. Nice. Machają mnie do mnie strzela na szczęście. Daj mi tarczę. Bez... O Boże. To jest clean dot. Oczywiście. Pierdolaj mnie teraz. Gdzie tu jest dźwignia? Pomocy. Au. Nie no, powiem mi dupę. Pożałuję tego, co właśnie robię. To jest dźwignia. Doskonale. To jest jedyne, co chciałem osiągnąć. A jak mam dźwignię, to mogę się grzecznie i kulturalnie wrócić potem. Po Grace'a. Na początku scenia było 26 stopni, teraz po 26. Dajcie mi jakieś 7 stopni mniej. Wczoraj się przekonałem, że... Czemu hejcisz? Wczoraj się przekonałem, że 19 stopni to jest dla mnie absolutnie optymalna temperatura. Absolutny hejter. Rano jak wrażenia na pogodę, tylko to instalem burzowej chmurki pokazywało. U mnie jedyne co pokazywało, to chyba, że miało... padać, ale... też jakoś tak bardzo przejściowo. Nie się chować, bo nie wiem, czy mam gorączkę, czy po prostu mi gorąco. Probably both. Ja generalnie bym powiedział, że nie cierpię hodować kropka, ale... Aha. Flame of Frenzy? Pośmiejemy się? Naaa, daj mi Black Flame. Nienawidzę tego bossa, by the way. Mam wrażenie, że już to dzisiaj przejście. Mogło się zdarzyć raz czy drugi? Yep. Fakt, że kompletnie nie mam pojęcia, co on robi, na pewno nie pomaga. Nie zdążę. No dobrze, skadlę to. Muszę się placho wyleczyć. A potem zaczekać, aż on coś zrobi, wyleczyć skadlę dropta. Bąk. Coś czuję, że będzie rzucane. Bo włócznie mu dodaje relatywnie niewiele. Wydaje mi się, żeby mu dodawać sensowne obrażenia bronią, bym musiał mieć tego. Au, o jeśli tam nie trafiło. Musiałbym mieć ognistą broń. Na przykład, nie wiem, Blasphemous Blade. Słuchaj, jest no to jedno proste lekarstwo. Musiałbym je sobie ulepszyć, co? Wiem. Znaczy, mógłbym mieć tej chwili chyba po prostu, jeżeli dobrze pamiętam. O mnie trafiło! Holy fuck. Kocham tego bossa. Au. To mnie z kolei nie trafiło. Aaaa, Boże. Czułem się jaki. Bój. Ogromek.
to będzie ogień. Poga mnie pode mną. Lecę sami. O mnie dach jego. Dzisiejsza walka sponsorowana jest przez to mnie trafiło. A okej, okay, tym razem. Nie, musiałem najwyraźniej, ale to jest fajne. Znaczy, to jest not fine. Jezu. Slamiszcze. W ogóle, czy ja dobrze pamiętam, że za samo stanie przyjemnie się dostaje w kaletota? Au. Powinno się, w tym sumie go tam emituje. Proszę, wybuchnij, dziękuję. Jeszcze najlepiej, że ja nie stał w głównie. A to będzie z ogon. Po ogon nie mogę zastrzelić. Lol. Co robisz? Bo się boję. Czyli jest. To będzie has. Emit dub. Emitowałbym duby na tym bossie. O, bardzo sprawnie ci poszło. No, powiem szczerze, jestem zdumiony, jak sprawnie to poszło, to, szczerze mówiąc. O, to co, jak już tu jestem, to dokończymy sobie Dragon Battle. Zdadano dobrze. Dragon Battle mam do pobicia. Tak, bo sobie tutaj dobrze pamiętam. Cztery. Przy czym nazwanie jednego z nich bossem jest nadużyciem. Wow, ale hater. Czy powinienem pobić tego bossa tak, jak się powinno go pobić? Tak, żeby widzowie wiedzieli, jak powinno się go bić. W sensie Grail? Tak. Nie mam broni na Blida, wow. Więc tak. Znałem sobie sprawę właśnie. Nie masz Reduvi? Mam, ale... Teraz na jakiś czas można pokazać, jak się robi, normalnie. Jasne. Zwłaszcza, że te smoki są relatywnie bliżej. Mhm. Jak widać na połączonym. Wydaje mi się w ogóle, że to jest jeden z tych śmiesznych przypadków, gdzie jak umrzesz, to te smoki wracają do pełnego HP. No tak. Więc masz tylko za pierwszym razem taki w miarę łatwy run. A, pełnego w tym sensie, że... No bo one, że one zaczynają z pełnym, ta. I że po śmierci zaczynają. A, to tak, nie wiem. Tak samo, kojarzę, jest w... jak to wspaniała lokacja się nazywa, w Falumazuli. Jeden z boków zaczyna tak mieć pół HP. A to nie jestem pewien. Boże, ja je mam na 2T. Na dwa hity. Z gunę. Apo, tylko najpierw muszę trafić ewidentnie. No dobrze. Czy ja chcę pomować? Stanę sobie na murku. Pada pewnie zrzuci mnie z tego murku, jak tylko. Yep. Jak to użyję weaponetę. Bonk. Nice. Jest chyba ostatni do grają. A, ostatni. Łatwo. I grają teraz też sobie padnie. Right? Grają padła, czy grają nie padła? Nie musisz... Czy musisz rzucić? W sensie uderzę się raz jeszcze? Nie wiem. Właśnie idę zobaczyć. Muszę podsłonić. Teraz musiałem. No nie wiedziałem. Może jakiegoś smoka nie znalazłeś? Nie, czy ona miała dosłownie HP na jednego hita, stąd sobie moje zdziwienie. Był smok. Były dwa. Doskonale. No dobrze. Wydaje mi się, że tu jeszcze podobę gdzieś jest Grace, to ten?
Dobrze, właśnie sobie mam się flaszki, to sobie dam radę sobie clueless. Bo tutaj jest kolega Edtri. A, już skończyłem. Mam mapę odpaloną, mam po coś, to mogę zerknąć. City of Grace. Jedno ognisko powinno być tu na dole. Ognisko. A przed ogniskiem mam Site of Grace. Spike Smog, z tym nie chce mi się użerać. A ja udowodniłem, że nie jest to w tej chwili jakiś super wielki problem, ale po prostu mi się nie chce. Jedna rzecz, której odrobiny nie lubię w Elden Ringu, to jak skalują HP-ki przeciwników względem tego, ile normalne ataki zadają. Przez co w pewnym momencie mam wrażenie, że L2 Ring staje się rzeczą nie dlatego, że L2-ki są efektywne, tylko dlatego, że zwykłe ataki są odrobinę za słabe. Plus jeden. Nie ma. Trochę tak jest. Jak ja stoję? Czy mogę go założyć? Nie, to wciąż heavy load. Jesus. Tutaj dołem przejdę, to nie będzie tego. Drzewo jest na górze. Pod tym względem bardzo się boję, jak to będzie wyglądać w DLC-ku, bo mam wspomnienia z tego, z Ink City. Gdzie pamiętam, że bossowie byli straszliwie tankowali, zwłaszcza jeżeli próbowałeś ich magię ubić. No i do DLC-u zostało 1 miesiąc. No, niecały. Szybko leci. 21 wychodzi. A, bo 20 nawet? 21. No, chyba tu matka nie miała? A, i to jeszcze nie ostatni, chyba to jest najgorsze. Mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Boję się. Czy jak wrzucę, czy bez... Przyznając mnie, bezpiecznym jest wrzucać Cropdale na playlistę do samochodu. I mean, pamiętaj, wydaje mi się, że zagrożenie na drodze nie stworzysz. Jestem w stanie się poryżać za kółkiem. Wiem, ale wierzę, że nie sprawi to, że stworzysz zagrożenie na drodze. Dobrze. Bo bardzo chcę to zrobić. W sensie wrzucić ten utwór, nie stworzyć zagrożenia. Dlaczego bym się martwił, żeby zależałeś na stworzenie zagrożenia? Są i tacy. Zda wyobrażenia? Tak, just a bit of banter. Zdrowe. Mhm, nietoksyczne. Yep. Okej, okay. Nienaładowane zdaje trochę jednak mniej. Troszeczkę. Dole. Może? Idę. O, czy mogę podrzucać personowe piosenki? Idę, da. To ratowny boss. Jak? Yep. Enemy held. Będzie wróć do Strikersów, proszę. Pędzę ci później wrócę, jeszcze nie wiem kiedy. Ja, jak wracaliśmy od ciebie z majówki, to indoktrynowałem Civica na soundtrack z Strikersów. Ja, żeby potem mówił, że coś na soundtrack mu się bardzo spodobało? Daredevil. Bo Daredevil to jest nieziemski bo. Gdzie tu był Grace? Gdzie tu był Grace? Jest przelany z Grace, ale to nie jest ten Grace, na którym mi leży. Najwyżej puścisz policjantowi ten samochód i też się popłacie i puścicie wolę. Może tak być, biorąc pod uwagę tę grę, to może tak być. Nie, no nie. Pamiętaj, z
całym szacunkiem, ale to jest bardziej kwestia, że nie wiesz, że twoi ten tak zareagował. Chyba, że akurat byś trafił na twoje święta z podobnymi uczuciami względem muzyki i który przeszedł tak chłopata. Nie jest to zbyt duże prawdopodobieństwo. To prawda. Gdzie tu był? Chcę sobie bezpiecznie spaść. Jakby to mnie zabiło, to jest bad. Dobra, to teraz jeszcze jedno zajebiście ważne pytanie. Gdzie tu się wchodziło? Co? Bet. Z jakiegoś powodu się nie zaczepiłeś na tym... Na... no dachu. O Jezu, i to mnie aż tak dalej cofnęło? No dobrze. Przestań odruchowo łykać trunarki. Ja nie łykam ich odruchowo. Ja nie noszę Cecila. O! Mam ich jeszcze parę. Niech ci będzie. Zdefiniuj parę. 4. Po zużyciu tego, co miałem. To całkiem mało. Mam jeszcze przynajmniej parę miedzi, mogę je kupić, tak jak skojarzę. A, okej. Okay. Bo pamiętam przecież, że ostatnio mieliśmy jakieś intensywne poszukiwania. Mieliśmy poszukiwania bardziej z Nosodo chyba. Runarków też. Chyba się, że z Nosodo bardziej. Runarki to wpadły za to, że były te mrowy z numerami. A, no tak. To pewnie dlatego. No dobrze, to wypadałoby spaść tak, żeby się nie zabić. Bo I swear to fucking god. Byłoby to wskazane. Tak. Byłem pewien, że dostanę damage. Nie, jebie mnie, to nie skakuje tutaj. Tutaj jest memory stone, ale jak już powiedziałem, jebie mnie, to nie skakuje tutaj. Zostałem brutalnie zmemowany przez tego i nie chcę tego powtarzać. Możesz spróbować jeszcze raz. Nie no, wyknąłeś lunarka. Yep. Jakbym nie miał lunarka, to bym mógł spróbować. Jak ci się zdarzy, gdzie się umrzeć, to wtedy możesz pójść. Nie, akurat teraz jest dobra okazja. No dobrze. Nie wiem. Przecież smok mnie na pewno nie zabije. O-o. Nie no, nie wierzę, że umrzesz na smoku. No dobrze, mogę dołożyć kawałek pancerza z chyba. Tylko teraz kręty do smoka, bo smok był na tym górnym moście. Smok był na tym moście, co się jedzie dalej. Czyli na górę. Bo co? Najpewniej. Bo co dwa masy? Bo tam później jest obok Night Scavenging chyba. Nie? Jeżeli... Mocy. No właśnie chciałem powiedzieć, że jest to w nocy. No tak, ale wydaje mi się, że jest. Jest awatar. Albo wiadomo głupoty. Night Scavenging jest przy drugim moście, pewnie. No, okej. Okay. I zapomniałem jeszcze zgarnąć jaskini, po którą też zaraz pójdę. W ogóle jakoś nie wiem, o Night Cover i Death Sightach kompletnie zapominam. No to co, Guna? Jest jakaś inna opcja? Nie wiem, czy mam zasięg, yep. Hello. Ile? Grail? Okej. Okay. Ops. Wiedziałem. Głowa? Głowa? Zdrowe guna. Guna. Wiedziałem, że mnie aż tak. Nie jestem pewien tego unikać, tego długiego zdjęcia. Bo tego no to jeszcze jak się mogę, po prostu odejdzie wystarczająco daleko.
A tego drugiego nie jestem pewien, czy da się jej uniknąć, nie siedząc na konie akurat. Nie wiem jaki jest. Ja nawet nie gram na łatwiejszą bronią, to jest najgorsze. Mam wrażenie, że jest dużo broni, które można uznać, że są łatwiejsze w tej grze. Teraz? Nie, już po tylu nerfach już nie aż tyle. Blasphemous Blade wydaje mi się, że jest łatwiejszy. Blasphemous Blade dalej jest silny, tak, ale na przykład, nie wiem, Moonveil jest trochę out. Zależy. Reverse of Blood jest bardzo out. Reverse w ogóle miałem wrażenie zawsze, że one są bardziej takie PvP. Bardziej boss melter niż takie przechodzenie gry w całości. No bardziej po prostu z bossami się pomaga rozprawiać szybko. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Wiem, że miecz balansu... jest włócznia moga, jest idiotyczna. Miecz balansu i zabawy jest wciąż zbalansowany, głównie dlatego jak bardzo L2-L1 staggeruje. No, jest silny. L2-L2 wciąż może być bardzo silny jako ten, jako po prostu zczyszczenie ekranu. Mhm. Właśnie jak powiedziałeś o Sword of Night and Flame, to bardziej pomyślałem o L2-R2 niż L2-R1. No ja generalnie używałem zazwyczaj tego L2-R1, więc tutaj mi ciężko się układać. Czy ja... Nie, tak. Zastanawiam się, czy może jest jakieś ścianie niewidzialne. Będę musiał z jakimś w sumie, czy to na pewno działa, tak mi się wydaje. Że w sensie, że... Ja o tym nie wiedziałem, jeżeli działa. Ogóle. Lalali, lalala, lalalo. Nie ma tu żadnego miśka. O kurwa. O Boże, o kurwa. Numery nie istnieją, nie mogą mnie skrzywdzić. Będą się znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie na pewno, tak wiesz, na 100% jest ściana do zniszczenia i zobaczyć, co zadziała wtedy. Bulgold Talisman. Aha, to ma sens. Bulgold Talisman też ma sens. Zabił Bulgold właśnie do Wojtpoins? Raczej tak. Bulgold, gdzie on jest? Jestem kurwa ślepy, tu jest. Rise of Poise. O 24 dają, dużo. To więcej niż jakkolwiek część pancerza poza tym. Poza zbroją. No dobra. Co to był? Jestem ja, że powiem, że pierwszy raz w swoim życiu znalazłem ten Titan. Au. Czy to jest? Ja to się schodziło na to po prostu. Czyli ten chyba do bossa idzie. Ciekawe, czy mając 90 poist mógłbym używać weaponeta tego? Gosplayer GSD? Gosplayera. O kurwa. Po co przeżył gunę za 2400? Nie czuję się z tym komfortowo. Ambush ahead, doskonale. Wezmę sobie światło pykna. Oddaję mi na ambush ahead. Nie widzę żadnych ambuszy. Wiadomo. A. Okej, czyli ja tutaj po prostu spadłem wcześniej. No dobrze, rozumiem. Czy to już bosiwo będzie? Dajcie bosiwo, plus. Nie, przyszedłem tutaj bić się z wilkami, przyszedłem tu bić się z bosiwem. Okej. Okay. To jest tutaj jeszcze boss? Czy to byłby krzyśnicy? Zobaczmy. O, niestety jest tutaj jeszcze bosiwo. O, ganki! Tak, a co będzie? Bonk. A mi teraz prawie, że to nie będzie gang. Wiem.
A, bo on dwoma rzuca, okej. Okay. Czy wyjaśnia? Czy on mogę będzie mi też mniej dobry, czy będzie tylko rzucał? Bo zastanawiam się, czy mogę go podawać. Okej. Okay. Zdrowe obrażenie. Łatwo. Znaczy, powiem tak, ja w momencie, kiedy przeciwnicy zaczynają mnie gankować, to uznaję, że tak zwany stinky cheese, jak to określiłeś, nie istnieje. W 1 na X jest dozwolone cokolwiek, jeżeli X jest większe niż 1. Ile chciałem? 50 figurę chyba. I przy okazji, skoro już mowa o gankach, tak sobie przypomniałem. XDD. Kocham. Hello? Yes. Hello? Just a bit of banter. Co się stało? Patrzę. Yes. Zdrowe. Zemsta jest słodka. O Boże. Nawet nie wiesz, jak to satysfakcję to daje. Podejrzewam. Ops. Nawet nie wiedziałem, że to się da padawać. Przecież to ty jesteś tu bossem. No to właśnie koledzy zostają stracić wiedzą. I ani trochę nie jest mi kurwa przykro. To jest tak niezdrowe. Ja nie mogę. To nie, no, to actually wymaga umiejętności, więc nie, nawet nie jestem zły. A mi zabicie Miss Begotena nie wymagało. To prawda. Parowanie on wyjadę ten. Mhm. No dobra. To... Jezus. Pójdziemy pobić na Iskalandry? Co, muszę sobie zmienić noskę? Last time until nightfall. Czym mi się kojarzy nightfall? Z Mordekaiserem. Nie. Chociaż wiem, że jak obrałem się tak nazywa. Byłem pewien, że to jest kojarzenie. Nie. Więc nie wiem. A, z Armored Core'em. No jak świata się to tak nazywa? Ta, Nightfall Raven. Okej, zobaczmy. 20%. Na. U. Au. Trochę dużo. Trafiłeś konia, a nie jeźdźca. A, wiem. No dobrze, pośmiejemy się. Hello? Jezus. Kolego, co ci się stało? To nie ta... Nie! Ja pierdolę! Monter. Just a bit. Okej, teraz by była lekka wsiada. Lekka. Leciutka. Czy mogę jego zapisać? Nie. On mnie już zabije w takim tempie, by the way. Jak nie przestanę robić głupich rzeczy? Myślę, że wolałbyś tego uniknąć. Tak, no dobra. Nie jestem ekspertem, ale mogłoby to nie być optymalne. Nie no, ale not gonna lie, to że tam to pery weszło. Tak. To był taki kurwa absurd. Yep. To się nie powinno. 226 utworów wydaje się rozsądne na tej listy. Ile? 226.
Wiesz co, postrzelałem 26 i chciałem powiedzieć, że tak. Nie, 226. To powiedziałbym, że może być to lekko więcej niż jest absolutnie konieczne i wymagane. To nic najwyżej, coś nie poleci. Naprawdę. Gryby. Znaczy, ile tutaj 26 utworów? No dobrze. No dobrze, mam 3 lunarki, aż się Sim zaciął doskonale. Na Sim nie mógł patrzeć na to, co ja robię. To jak kurwa robię. Nie myślałem, że tam jest spadek. O, nie myślałem, że przy moście jest spadek, kolegowie. Wierzylibyście, że przy moście można spać w dół? O, kto by pomyślał o takich okropnych rzeczach? Na pewno nie ja. A, prawda, stamina mi tu już sadzi, więc może nie będę skakał sobie wszędzie. Niby mam relatywnie dużo tej staminy, ale... Okej, okay, chcę swoje runy z powrotem. Powinienem sobie prowadzić statystyki przy jakichś przejściach tego typu gier. Ile śmierci było od czego? Hello? O czym mówisz? Że powinienem sobie prowadzić statystyki, ile miałem śmierci od czego. Kontekst grawitacją nie zrobię. Właśnie miałem powiedzieć, że numer jeden to pewnie spadnięcie z czegoś.